problemy, czy temat tej gminy tak naprawdę no, nie jest mi dobrze znany. Natomiast tutaj ta wypowiedź pana radnego, nie wiem jak tutaj pan się nazywał, naprawdę była bardzo merytoryczna i przedstawiała ze sobą argumenty, które myślę, że zasługują przynajmniej na to, aby Rada po prostu je przeanalizowała. Bo rzeczywiście, jeżeli jest tak, że gmina ma dokładać do szkoły, tam były kwoty 300, 400, 500 tysięcy około rocznie, no to kwota 50-60 tysięcy, jak tutaj pan radny powiedział, na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 nauczania początkowego, no rzeczywiście można powiedzieć, że jest kwotą, na którą na pewno urząd gminy stać. Nie powinno być problemu, żeby zapewnić naukę, tym bardziej, że jak tutaj usłyszałem i zrozumiałem, mam nadzieję, że dobrze, no po prostu te szkoły nadal będą w jakimś tam stopniu funkcjonowały, one nie idą do wyburzenia, czy budynek zostanie wyburzony, na utrzymanie budynku, czy są w nim dzieci, czy nie są, czy dzieci nie ma, no to znacząco się jakoś nie różni, prawda? Jestem trochę zaskoczony tym, że w ogóle nie było jakiejś dyskusji wcześniej na temat zamiaru likwidacji tej szkoły, że po prostu ten projekt pojawił się tak znienacka na posiedzeniu rady, sesji, prawda? Może najpierw trzeba by przeprowadzić jakieś konsultacje społeczne. Być może jest też tak, że rodzice niektórzy też by wyrażali chęć przeniesienia swoich uczniów, bo być może zależy im na rozwoju i też są podobnego zdania, że w większej szkole, gdzie tych uczniów byłoby chociaż tak przynajmniej 10, miałyby lepsze szanse na rozwój, tylko że trzeba było z nimi porozmawiać, prawda, a nie stawiać ich przed sytuacją dokonaną, że chcemy likwidować szkoły, no i radźcie sobie sami, prawda, i no i tak to trochę myślę, że nie zostało dograne dobrze. No i kolejna sprawa, tutaj pan burmistrz powiedział, że daje gwarancję nauczycielom wypłaty tej 6-miesięcznej. Z tego co mi wiadomo, nigdy taka propozycja oficjalnie się nie pojawiła. Ja wiem, że to może tak zabrzmieć trochę, że jak ja bym tutaj nie wierzył panu burmistrzowi, no ale jeżeli taki nauczyciel w sierpniu ma już się pożegnać z pracą, ma nie dostać odprawy w wysokości 6-miesięcznych pensji, no to tak naprawdę zostaje na lodzie, prawda? No i znaleźć pracę w jeden, no właściwie 2-3 tygodnie, no to jest ciężko. Więc jeżeli rzeczywiście taka propozycja jest ze strony burmistrza tej z urzędu, żeby tym nauczycielom wypłacić 6-miesięczną odprawę, no to jak najbardziej uważam, że jest to taki okres, w którym już nauczyciel jakoś sobie powinien poradzić na rynku pracy. Tylko że jeszcze kwestia, czy pan burmistrz i tutaj w ogóle rada ma jakiś pomysł dla tych nauczycieli, którzy mają zdecydowanie mniejsze szanse na pracę w innych jednostkach, placówkach, bo jeżeli mówimy o jakichś doświadczonych nauczycielach, no to może nie nawet pracujących w tej szkole na cały etat, prawda, nauczycieli jakichś przedmiotów, no to oni pewnie sobie jakoś poradzą, prawda, ale jeżeli mówimy o nauczycielce klas początkowych 1-3, gdzie wiemy, że tych nauczycieli jest, można powiedzieć, no, dużo na rynku i ciężko jest znaleźć nową pracę. Czy może jakiś po prostu tutaj pan burmistrz ma propozycje dla tych nauczycieli, tak żeby po prostu oni nie zostali poszkodowani, bo ja się zgadzam z panem burmistrzem i z radą, że najważniejsze jest dobro dzieci, prawda? Tylko że to dobro dzieci nie może też się odbywać kosztem dobra tej drugiej strony, czyli strat wynikających z utraty pracy, prawda? No bo kiedyś był, pamiętam, ze rządów Platformy Obywatelskiej taki pomysł, że jak zwalniano nauczycieli, no to mówiono im, że to tam dostaniecie tam 6-8 tysięcy, pójdziecie sobie na i tam urząd kuratorium wysyłał nauczycieli na kurs strzyżenia psów, prawda? No to myślę, że no raczej żaden nauczyciel nie chciałby takiej propozycji otrzymać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Szanowni Państwo, no szkoda, że pan się
się nie przedstawił w całości. Kogo pan wie? Może powinien się przedstawić, jak prowadzi działalność, kiedy kandydował w wyborach, z jakiego komitetu, to byśmy mieli jasność, bo... Proszę o ciszę. Bo pan przewodniczący prosił, żebyśmy tu nie uprawiali polityki, tylko skupili się na merytorycznej dyskusji. Ja chciałbym zapytać, czy pan jest mieszkańcem naszej gminy, z której z miejscowości? Ale udzielę panu głos, jak pan przewodniczący udzieli głos. Także szanowni państwo, no pan nie powiedział nic odkrywczego, bo to dokładnie powtórzył, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy nauczycielom zapewnić możliwości dalszej pracy i tam, gdzie pani sekretarz mówiła, dostaną nauczyciele propozycje. Tak jak też powiedziałem, na pewno może się nie udać wszystkim w 100% i zgodnie z obowiązującymi przepisami, tam gdzie będą takie potrzeby czy wymagania, zapłacimy odprawy i do 6 miesięcy. Natomiast to jest temat na dalszą dyskusję. Proszę państwa, skupmy się na merytorycznych wypowiedziach państwa, którzy reprezentują te szkoły, ponieważ powtarzamy to po raz kolejny, jest to dopiero pierwsza uchwała intencyjna w tej sprawie. Ona jeszcze o niczym nie przesądza, a co ciekawe, za chwilę może się okazać, że nie będzie podjęta. Więc sprowadzanie takich dyskusji do poziomów szeroko rozumianych, nie wiem, politycznych jest po prostu bez sensu. Ja bym chętnie i radni też by chętnie posłuchali państwa, którzy mają coś do powiedzenia z tych miejscowości, konkretne argumenty, bo na dyskusja na komisji może nie była w pełni wykorzystana, to bym poprosił, żeby państwo się wypowiedzieli. Natomiast sądzę, że to jest istotne, żebyśmy rozmawiali o lokalnych problemach, w lokalnych naszych społecznościach i dlatego takich głosów myślę, że powinniśmy oczekiwać przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tutaj może odniosę się do pana Mateusza Rybaczka. Rzeczywiście rozmawiałem z nim telefonicznie i dopiero przez telefon podzwonił do biura obsługi rady. Dopiero gdy stanął na mównicy, wiedziałem, że ten pan jest TVP Info. Oczywiście wypytywał, z jakiej opcji politycznej jest pan burmistrz i tak dalej. Takie kwestie polityczne go interesowały. Powiedziałem, że może sobie to sprawdzić. Nie jest to dla nikogo tajemnicą, że pan burmistrz jest poparcie Prawa i Sprawiedliwości. No, poza tym tutaj odniosę się do pana radnego Anasiewicza Adama, który mówi, że nikt z nim nie pracował, nie było pracy, nie było rozmów. Otóż jest 17, jest biuro obsługi rady. Każdy może przyjść, a nawet obowiązek ma przyjść, ma obowiązek pójść do pana burmistrza, obowiązek porozmawiać może z przewodniczącym, może z wiceprzewodniczącymi. Była oczywiście komisja objazdowa, na której byli wszyscy praktycznie radni, którzy tylko chcieli wziąć udział w tej sesji, w tej komisji objazdowej. Zapoznawali żeśmy się ze stanem technicznym budynków. Widzieli żeśmy uczniów. To nie jest teza, to jest prawda, ja tylko stwierdzam fakty, to jest stwierdzenie faktów. Kto chciał, ten wsiadł w samochód, były samochody ze straży pożarnej i nie tylko, każdy mógł prywatnym również pojechać. Zaczęli żeśmy komisję, przegląd szkół od szkoły podstawowej w Babinie. Piękna szkoła, zadbana oczywiście, też niewielka ilość uczniów i po kolei. Przejechali żeśmy praktycznie wszystkie szkoły. Dlatego tutaj proszę nie wmawiać nikomu, ani mieszkańcom, ani radnym, kolegom, koleżankom, że nikt tematu nie znał, że jesteśmy tutaj świeżo przed tematem, przed sprawą, postawieni przed problemem. Bo ten problem już mamy od ubiegłego roku, od kiedy zostaliśmy radnymi. I każdy, kto pracuje, każdy o tym wie. Dziękuję bardzo i proszę pana Rybaczka. Ja jeszcze tylko krótko odpowiedź panu burmistrzowi. Nie wiem skąd tutaj pomysł, że ja jestem z jakiegoś komitetu politycznego czy kandydatem w wyborach jakiś. Nigdy ale nie pan burmistrz tego nie powiedział, tak że... Zapytał tylko, nie wiem skąd pomysł na takie pytanie. Tak, dobrze, przepraszam, rzeczywiście. Panie burmistrzu, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ani sympatykiem żadnych z opcji politycznych. Nie byłem nigdy kandydatem w wyborach, czy to do Rady Gminy, czy do samorządowych, czy parlamentarnych, czy prezydenckich. Więc to mogę panu odpowiedzieć i to można sobie dokładnie sprawdzić. I tak naprawdę, panie burmistrzu, ja tutaj nie stoję w przeciwności do pana tego pomysłu likwidacji tych szkół, bo sam uważam osobiście, i to może być trochę kontrowersyjne też, że rzeczywiście no, te koszta poniesione przez gminy i te 20 tysięcy złotych na ucznia miesięcznie, to jest naprawdę bardzo duży koszt dla gminy, prawda? Tylko, że
po prostu mam pewne wątpliwości czy pytania, czy no, ta decyzja nie powinna się po prostu wyklarować w inny sposób, po prostu w sposób rozmowy i dialogu ze wszystkimi stronami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz może pan Andrzej Bednarczyk, no tak w kolejności zabierał głos. Tylko proszę tak w miarę... Postaram się szybko. Szybko, bo sporo tych głosów widzę, że tutaj będzie. Dlatego chcę, żeby każdy się mógł wypowiedzieć. To nie będę przedłużał. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie techniczne, bo skądinąd bardzo spodobał mi się pomysł radnego Anasiewicza o pozostawieniu przynajmniej po 3 klasy w każdej z tych 3 szkół. Czy technicznie jest to możliwe, jeżeli dzisiaj nie podejmiemy żadnej uchwały lub jeżeli podejmiemy uchwałę o likwidacji tych szkół, czy będzie w dalszym ciągu przy tych dwóch opcjach, czy będzie to możliwe utrzymanie po 3 klasy w każdej z tych szkół? I jeszcze jedna uwaga do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, pan wprowadza w błąd i radnych, i mieszkańców. Jeżeli pan twierdził, że było od dawna wiadomo, przecież jeszcze w poniedziałek byłem z radnym Anasiewiczem w urzędzie, w biurze rady. We wtorek jeszcze rano chyba rozmawiałem z panem i pan jeszcze nic nie wiedział o sesji nadzwyczajnej, a tym bardziej o porządku obrad tej sesji. To dlaczego pan twierdzi, że myśmy o wszystkim wiedzieli? Dziękuję. Dziękuję bardzo i panie radny, proszę znowu nie wprowadzać nikogo w błąd. Problem oświaty jest nam znany od kiedy żeśmy zostali radnymi, od pierwszego dnia i od ślubowania. Zawsze to było poruszane na każdej komisji finansów. Każdą gminę niestety oświata pożera, nas również. Nie współpracuje pan z nami w komisji finansów, a prosiliśmy pana wielokrotnie, żeby pan brał udział w pracach tej komisji. Kto bierze udział w pracach tej komisji? Kto przychodzi na komisję oświaty? Każdy wie, zna ten problem. To nie jest problem od wczoraj. Dziękuję bardzo i proszę o głos. To może jeszcze proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiedź technicznie. Oczywiście wymaga to całkowitych innych uchwał. Musielibyśmy reorganizować szkołę, na przykład tą, która również dotyczy utworzenia filii, bo tu mówimy o filii. Nie może być szkoły podstawowej w rocznikach 0-3. Albo jest szkoła w pełnym zakresie, albo jest tylko filia innej szkoły. Więc jeżeli to miałaby być na przykład, załóżmy Chmielnik, filią szkoły w Krzu, to technicznie jest to możliwe, ale to wymaga uchwał zmieniających oczywiście też statut szkoły w Krzu, to po pierwsze. Natomiast wracając do tego wyliczeń państwa radnych, przypomnę, że w Chmielniku jedno dziecko jest 6-latkiem, które prawdopodobnie zasili 1 klasę. 3 jest w 1 klasie, a więc w przyszłej 2 i 3 w przyszłej 3, to jest tylko 7 dzieci. Więc jeżeli założymy, że wszystkie mają jakieś specjalne oświadczenia, gdzie możemy to liczyć po 10 tysięcy, a sądzę, że tak nie jest. Więc jak tu wspomniała pani sekretarz, liczymy tą kwotę średnio od 7 do 10, a więc jeżeli przyjmiemy nawet, że to jest 8 tysięcy, no to 8 razy wspomnieliśmy, ile uczniów będzie, 7, to jest raptem 50 kilka tysięcy w przychodach, jeśli chodzi o subwencje. To sądzę, że nie pokryje nawet jednego etatu nauczyciela, jeśli tak mielibyśmy matematycznie do tego podchodzić. Także korzyści też no, nie będą znaczące, natomiast to nie zmienia faktu, że te szkoły musiały być filiami innych szkół, a nie mogłyby zostać jako samodzielne szkoły, a więc dalej musiała być likwidacja tych szkół. Więc musielibyśmy te szkoły i tak formalnie zlikwidować zgodnie z pełnym zakresem i konsekwencjami tej likwidacji, a więc ci nauczyciele, których nie uda nam się zagospodarować, będą musieli dostać odprawy, wypowiedzenia. Tych, których potem zatrudnimy w tych placówkach głównych, bo wtedy się zmieni system organizacyjny. Oczywiście tych odpraw byśmy nie płacili, tak? Bo na zasadzie porozumień ci nauczyciele mogliby przejść. Także technicznie jest to możliwe, natomiast jeżeli mamy patrzeć tak obiektywnie, że to jest jakaś wizja dla gminy, no to prawdopodobnie musielibyśmy się zastanawiać, to dlaczego akurat robimy to w Chmielniku czy w Wierzchowiskach, bo bardzo podobne sytuacje dotyczą Krza w tej chwili, więc musielibyśmy do tego podejść globalnie i sądzę, że uczciwie by było wtedy wszystkie placówki przeanalizować od nowa i zrobić całkowicie inną organizację.
bo to wymagałoby całkowicie innych wizji. Natomiast moim zdaniem, jeśli miałbym do tego się odnieść jeszcze praktycznie, uchwała o likwidacji jest i tak nieunikniona. W toku dalszych rozmów możemy szukać kompromisu. Natomiast czy to będzie ten najlepszy kompromis, to nie wiem, tak? Tutaj Państwu przecież wiadomo, możemy jeszcze dać pod rozwagę. Natomiast dziwi mnie też głos, uczciwie powiem, no Pana Andrzeja, przecież na pewno jest Panu znane te dyskusje z poprzedniej kadencji, bo one się toczyły. To nie jest nic nowego. Natomiast gdy ja dostałem pełne wyniki finansowe już ze sprawozdań finansowych ze szkół za rok 19 i już wpływające prośby od tych szkół o zwiększenie budżetu, to się działo teraz, na dniach, dosłownie w tamtym tygodniu, bo szkoły miały czas do 10 na złożenie swoich sprawozdań, więc dlatego teraz jest ta dramatyczna decyzja o rozpoczęciu procedury. Przygotowywaliśmy dla Państwa jak najbardziej wiarygodne materiały, abyśmy mogli tutaj merytorycznie rozmawiać. Dlatego ostatecznie do Pana Przewodniczącego, widząc terminarz, że jest bardzo już napięty, wystąpiłem z wnioskiem o zwołanie sesji, zdaje się we wtorek, już no nie o świcie, tylko troszkę później. Może stąd Państwo nie wiedzieli, że jest planowana dokładnie ta termin sesji, ale tematyka sytuacji finansowej gminy na każdej komisji, na każdej sesji, podnoszenie środków na oświatę, na każdej sesji mówienie o tym, że system oświatowy nas pochłania coraz bardziej, to było doskonale znane. Natomiast teraz jest ten moment na wyrażenie swojej opinii w formie uchwały intencyjnej. Dlatego, tak jak powtarzam Państwu, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No tutaj ten pan, który się wypowiadał, już widzę, go nie ma, tak? No nie jest tutaj naszym ani chyba mieszkańcem, ani nie miał w ogóle informacji, oczywiście on nie miał na pewno. Natomiast faktem jest takim, że problematyka jest znana. Ja rozmawiałem już dawno z przedstawicielami niektórych społeczności. Miałem okazję spotykać się, no nie może z taką akurat grupą jak wy, ale byli u mnie przedstawiciele w różnym czasie. Rozmawiałem już wcześniej, zdarzyło mi się z sołtysami. Więc mamy wiedzę o tym, że sytuacja jest finansowo trudna, bardzo trudna. Zresztą pamiętamy na poprzednich sesjach też nawet i pani sołtys z Matczyna jakieś takie dramatyczne wypowiedzi, bo sytuacja dotyczy wszystkich szkół, tylko w mniejszym, większym zakresie. Dlatego uczciwie patrzymy. Była decyzja radnych o tym, że Matczyn idzie do remontu, tak, w pierwszej kolejności. Zresztą na poczet tych planów dotyczących między innymi tej inwestycji na początku kadencji zdecydowaliśmy się na pewne zmiany w zaplanowanym budżecie, ponieważ te rzeczy, które inwestycyjne, musimy wpisać do wieloletniej prognozy finansowej. Mamy uchwałę o nowych obligacjach, które mają pokryć i koszty rewitalizacji, i koszty zaplanowanych inwestycji, ale jak również koszty już funkcjonującego, można powiedzieć, Funduszu Soweckiego. Bo proszę Państwa, my wszystko praktycznie robimy już z zewnętrznych wspomagań finansowych. I wzrost w ciągu roku, chyba ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było powiedziane na poprzedniej sesji, jak omawialiśmy, przecież podsumowaliśmy to, że chyba 3 miliony w ciągu roku zwiększyliśmy wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. 3 miliony w ciągu roku. To są rzeczy, których nie zaplanowaliśmy wcześniej w budżecie, a teraz co roku mamy jakby tą sytuację. Ona prawdopodobnie się teraz ustabilizuje w niewielkim zakresie, w niewielkim, ale jakimś. Ma to wpływ również ze stanowiskami pracy nieoświatowymi, ponieważ tam mamy w szkołach szczególnie większych, są też pracownicy obsługi, którzy są zatrudnieni na innych umowach. Te często umowy miały charakter umów minimalnych. W tej chwili wzrosty płac też objęły bardzo mocno te wzrosty. Co jak Państwu gdzieś mówiłem poprzednio, na przykład w przypadku naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej powoduje dramatyczny wzrost również wynagrodzeń dla pracowników, na które nie mamy zaplanowanych pieniędzy w budżecie. I problem jest taki, że będziemy mieli problemy we wszystkich obszarach, a będziemy za chwilę musieli decydować, jakie inne obszary ograniczać.
Dlatego ja nie chciałem wychodzić w taką wersję, bo rozmawiałem z, proszę Państwa, no ja nie ukrywam, bywają u mnie niektórzy radni z własnej inicjatywy, przychodzą, też rozmawiamy o problemach. Rozmawialiśmy na temat ewentualnych koncepcji właśnie połączenia szkół, ale połączenia tak jakby dwuetapowego, to znaczy, że jedne dzieci starsze idą do jednej klasy, są przewożone z innej szkoły, a młodsze do innej szkoły, żeby kumulować te roczniki i żeby właśnie liczba dzieci w tych szkołach była większa. No ale cóż słyszę? No, słyszę tak, że no, zresztą dzisiaj na komisji też padały takie głosy, że no niechętnie Chmielnik chciałby z Chrzem, że Marczyn nie chciałby z Wabinem, czy odwrotnie. A to są realne możliwości zapewnienia waszym dzieciom dobrych warunków przy jednoczesnym utrzymywaniu na przykład tych szkół jako takie połączone placówki i przy jednoczesnym poprawie sytuacji finansowej. Natomiast z tych dyskusji wynikało, że absolutnie nie będzie na to zgody, tak? Ponieważ radni reprezentujący też te miejscowości no, mają jakieś swoje przemyślenia w tym zakresie i mówili wprost, że nie zaakceptują takich rozwiązań. I stąd też szukanie optymalnego scenariusza jest bardzo trudne. Natomiast biorąc pod uwagę prognozy te demograficzne, to co mówiła pani sekretarz, a więc no, możliwości czy jednej, czy drugiej szkoły rozwoju dla dzieci, no, pokazują, że wybraliśmy taką koncepcję. Dlatego ja bym poprosił jeszcze o argumenty konkretne z Państwa stron, z Waszych szkół, bo radni znają te problemy. Czy teraz będziemy mówić, że powinniśmy się dowiedzieć o tym dzień wcześniej, czy dzień wcześniej, to są tematy poboczne. Ja bym sądził, że Panie Przewodniczący, poprosilibyśmy jeszcze głosy do dyskusji od mieszkańców. Przede wszystkim od mieszkańców, to byłoby dla nas bardzo cenne. Chciałem, że Pan się zgłaszał już 3 czy 4 razy, Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę, dziękuję. Prosił tutaj o głos Pan, bo Pan wiceburmistrz. Zasadzę, ale proszę jednak, to bardzo krótko i poprosimy o mieszkańców. Każdy dostanie głos, zapewniam. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wszyscy Państwo. Szkoda, że nie ma Pana Rybaczka tutaj na sali, bo powiedział i wyszedł. Przedstawił nam politykę Lublina, politykę pani Ewy Dunkiewicz-Sprawki, dyrektora Wydziału Edukacji. Ja tę politykę przez 16 lat pracy w Lublinie poznawałem i jeszcze teraz zgłębiam, rozmawiając z urzędnikami.